Co pani kurwa robi? Zakaz parkowania, spisuje mandat. Kurwa, pani żartuje. Załatwiałem tylko drobny interes. Wykonuję swój zawód. Kurwa, mówię pani, samochód stoi to 3 minut. A silnik jest zimny. Byłem tylko odwiedzić chorego kumpla. Chyba nie zagra pani jak suka. Su? Nie do pomyślenia. Człowiek parkuje na minutę i zawsze jakaś suka ze straży miejskiej wlepi mu mandat. Ach tak, suka. Dobrze. Zaraz się przekonamy. Jasne, jasne. Plus 50 euro za obrazy funkcjonariusza. Tego jebanego mandatu. A proszę pana, co się dzieje? Pani skurwiała partnerka wlepia mi mandat za mandatem, by mnie wkurwić. Proszę uważać na język. Zamknij mordę, pasztecie, olewam cię. Ach tak, proszę pana, plus 500, plus 700, plus halowanie. Tak, tak, dobrej zabawy, banda suk. Co to jest? To dziwki. To kurwy. To mój samochód, suki. Mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie, nie ma innej opcji. Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę. Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania. Dawno, kiedy wszyscy będą mieli powyżej jajec. O kurwa, chłopaki, tego dnia chwycimy za broń i spalimy wszystko. Nic im nie da spuszczanie psów. I tak będą w gównie po uszy. Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie. Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Pamiętacie Watts? Raczej. Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną, skurwysyny! Wszyscy zadekowani w Belwederze, pła, pła, pła! Wszystkim się spocą rowy. Sami będziemy rozdawać karty. I tego dnia ziomale będą u władzy. Tak! U władzy, tak! Dobra, chłopaki, bylibyście uprzejmi się uciszyć, przeszkadzacie klientom. Dobra, dobra, po co te nerwy? Tylko rozmawiamy. Będziemy spokojni, przepraszamy. Kolaborant, Dupolis. Władza dla ludu! Nara, nara. Ej, żeby cię nie zawinęli, gdzie jest kitres, siuwak? Spoko, bez pierwszym miejscu, nara. Kurwa. Nie powinienem wybrać na warsztat tej kolumbijki. Ten żeń spędzi mnie w opór, paranoję. Wszędzie widzę psy. Dobra, ty wyluzuj, sprawia wrażenie typa, który jest wyluzowany i nie ma nic do zarzucenia. Przepraszam, szukam. Pana dowodzik poproszę. Dowodzik? Masz pan. Masz coś nielegalnego? Broń? Nóż? Nie, nie, nie. Żoło? Pan żartuje ze mnie, sportowiec. Dobrze, sprawdźmy więc. A kto to jest, ha? Moja pałka. Dobra, jest pan wolny. Ej, ty tam, chłopie! Kurwa, 3 kara w tym tygodniu. O, excuse me, mister, I'm really sorry, it's the first time I do it. Co mówi? On chyba po angielsku gada, zajmę się tym. You have your ticket? Ticket? No, someone ukraść, you know. Money? Yes. Co mówi? Chyba ukradli mu pieniądze. It's not poważne, but I must see your card of identity. Well, yeah, I don't have in my hotel, you know. Dobra, puścimy go, co? Nie, nie, musimy trzymać się procedury. Nie ma dokumentów, dzwonimy po policję. Może jest tu nielegalnie. If you please. Name, surname, profession. Robin Masters? Yes. The ambassador is closed. We call tomorrow, jutro, okay? You must dispatch here. Where are you from exactly, man? Shut your morda!
Przepraszam. I wiesz, nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb, lamus. Mi, jak ktoś wisi hajs, to kosa w płuca. Leje takich kozaków, którzy miękną, jak na nich spojrzysz. Sporo na osiedlu takich wożących się pajaców, wiesz, gangsta styla, jak przyjdzie co do czego, to nogi z waty. Co ty, człowieku? Schowaj, kurwa, ten nóż. Nie wkurwię mnie. Schowaj ten nóż, pojebało cię, jesteśmy w autobusie. O co ci, kurwa, biega? Co? Chcesz pierdzieć dwuotworowo? Okej, po co te nerwy? Spokojnie. Joe! O, proszę, Kosmo. Jak tam? Co tam, wyglądasz na chorego? Idę do apteki. Chyba się przeziębiłem. To idę z tobą, ma po drodze. Okej, jak chcesz. Dzień dobry, panie Miszu. Dzień dobry. Jak pan się ma? Nie za bardzo. Chyba mam grypę. Na grypę? I jakie pan ma symptomy? Kaszle, głowa mnie boli. To musi być grypa. Ty tam, odłóż natychmiast ten neopak! Przecież nie ma. Jasne. A to co? Tik-taki? Ten też, to wspólnicę. Nie chcemy tu złodziei. Wynoście się w tej chwili. Wstyd. Kretyna robi mi przypał w mojej aptece. Wyjdź się, człowieku. To dlatego, że byłem głodny. Wstyd. Wstyd. Bierz ten neopak. Zadźwij. Dobra, dzięki. Już mnie nie ma. Idioto, zjebałeś mi opinię w całej dzielnicy. Codziennie przychodzę koło tej apteki. Dobra już. Nie ma ofiar w ludziach. Chcesz neopak? No, spójrz na ten tyłeczek. Zobacz, a jak się porusza. Niezła. Zafundował mi sobie taką. Powiedz szczerze, nie miałeś nigdy ochoty przemienić swojej maniurki w klasyczną sukę z klipu 50 Centa? Styl tych boskich stworzeń o wyglądzie pornostar? Proste, człowieku. Mam do czynienia z koneserem. Ale powiem ci, że tej ognistej kwestii nie ma co poruszać z przyszłą matką moich dzieci. Cia, moja i tak mnie uważa za zboczeńca, uważa, że to wulgarne. Kumasz? Wulgarne. O, jesteście. Czy skarby jak tam? Zrobiłyśmy drobne zakupy. Jak? Co, wyś się powariowały? Co jest? Jak wy wyglądacie? Co to, eksperymentalne pornociuchy? Już chwila. A, to ty, Marko. No jak tam, chopie? Co ty masz na głowie? Chyba nie chodzisz tak po ulicy. Przestań, o co ci biega? Człowieku, ty to się znasz. To wyczesana opcja. Tak? Tylko w której części globu? Mi trzeba byłoby płacić za noszenie takiej wyczesanej opcji. No bo ty masz wsiurski styl. To jest teraz wypas w Nowym Jorku. Patrz. Nawet Method Man go nosi w klipie. Yo, ziom. To już nie moja wina, że Method Man dzieli gusta z babcią klozetową. Wkurzasz mnie. W ogóle się nie żyć. Kurna, pies mojego brata. Poczekaj chwilę, złapię tylko tego idiota i wracam. Gomez, chodź tu! Method Man? A, tak. Dobrze mi w tym kapelusiku. Ty po prostu nie umiesz go nosić. O, pożyczysz mi go? Na treningu boksu tajskiego pokazali mi wyjebany cios. Patrzcie, opuszczasz gardę o tak. Walisz z lewego łokcia, po czym dajesz prawy low kick.
prawy prosty i kończysz kopnięciem obrotowym w twarz. O kurwa, nieźle. Treningi muszą być ciężkie. Karim też trenuje w pni. Mówił, że ćwiczy uderzenia na drewnianych słupach. No tak, by wzmocnić piszczele. No tak, ale u Karima to treningi dla lamusów. Mój trener ćwiczy z nami ciosy na żelaznych drągach. Nie. O kurwa, to musi boleć. Kwestia przyzwyczajenia. Po jakimś czasie już nic nie czujesz. Teraz moje piszczele są jak ze stali. O kurwa, daj spokój. Nie chciałbym być tym drewnianym słupem. Chłopaki, nie mam czasu do stracenia. Muszę wymiatać na rozgrzewkę. Za tydzień mam walkę. To nara. Cześć! Daj spokój, ten koleś to zabójca. A kurwa mać, w mordę jebany, kurwa stary chuj. Masz co takie lekko w soku? No bo wiesz, właśnie przydarzyło mi się coś niesłychanego. Idę sobie do metra, a tu mija mnie mistrzowska arabeczka. Serio? Tak, człowieku, ale wiesz, nie taka klasyczna świnia, jakich pełno spotyka się na co dzień. Jaka? Taka najwyższa puła, duże cycki, super dupa, nogi jak marzenie, sznupa aktorki z pornusów i do tego... Do tego co? Garsoneczka, szpileczki, stringi, mówię ci, kurze stary, idealna! No, czuję i... No, przychodzi obok mnie, poruszając ponętnie ciałem, uśmiecham się do niej, mówię ci, od razu mi stanął. Okej, do zecy? Zatrzymuję się więc i patrzę na nią, ona odwraca się i uśmiecha się do mnie. Poderwałeś ją? No raczej, a co idioto myślałeś? No i masz numer? Nie. Jak to nie? Chyba byłem zbyt szybki. I co? No i się zmyła. Myślę, że wzięła mnie za jakiegoś seksualnego maniaka. Gdybyś widział coś, to nie... Z ciebie to jest uwodziciel. Czasem trochę ci zazdroszczę. Tak, rzeczywiście. Przestań, że pić, to nie twoja działka. Po pijaku jesteś lamus. Człowieka, jak piję drinki, to wszystkie świnie są moje. Patrz gdzie. No, wtedy dopiero wymiatasz. Chodź tu, dzieci. Zabiję cię, ty śmieciu! Jeszcze ty, suko! Ziom, oczystujesz papierosem? Kiosk masz na rogu. O. Zaraz, zaraz. Nie pytam cię o drogę, tylko czy masz papierosa. Czy tu jest napis rozdaję papierosy? No nie, nie ma. To co, dajesz tego szluga? Cholera, to przechodzi ludzkie pojęcie. Wy blokersi nie wiecie, kiedy przestać. Kiosk masz na rogu. Co ty mi, człowieku, z blokersami wyjeżdżasz? Centralnie w centrum mieszkam. To jak będzie z tym szlugiem? Dajesz albo mów, że z ciebie żył, ale przestań rozmieniać się na grosze. To jak? Ostrzegam, dzwonię na policję. A co? Ktoś coś ukradł? Zostawisz mnie w spokoju? Zestresowany z ciebie facet. Spytałem tylko, czy mógłbyś mnie dać szluga? Wiesz, weź całą paczkę i zostaw mnie w spokoju. A, to super lajty. Takich nie jaram, nara.
Chwila cierpliwości, baby. Surprise! A, więc to tak. Tak, wiesz, baby, mieszkam, wiesz, ale to jeszcze nic. Surprise! Wow, ekstra, naprawdę? Super! Podoba ci się? Mhm. Odpręż się, baby, poleję ci drinka. No, surprise! pokażę ci moje jacuzzi, baby. Tak. Znów niespodzianka? Pan Sanchez? Yes. Komornik z kancelarii Miszo. Koniec zabawy. Nareszcie pana wyeksmitujemy. Przejmujemy nieruchomość. Wie pan, iż winien jest urzędowi skarbowemu drobne 900 tysięcy euro. Prędzej czy później tak byśmy pana dorwali. Może pan ją podwieźć? Tak, proszę! Jejku, zobacz, to awans do bysiaków! Ty co, ty to tylko gość, który się chce do niego upodobić. Poza tym do bysiaki nędzą lepiej. Ci tutaj to pozerzę. Debeściak, no kurwa. Kurwia mnie, że wszyscy myślą, że te trzy leszcze wymyśliły breakdance. Bez kitu, jak dorwę, to zabiję. Przypominamy, iż na piętrze debeściaki podpisują swój najnowszy album. Debeściaki, ja zgłoszę! Podejrzani osobnicy, zatrzymać ich. Ty widziałeś? Rozwalił nas sam Steven Seagal! To debil. Wyobraźcie sobie, chłopaki, że podjeżdża do nas Naomi Campbell w Mercedesie Cabrio. Co ty oszalałeś? Co niby miałaby tu robić? A co ty możesz wiedzieć, kretynie? Mogłaby zabłądzić i tu podjechać, przecież to możliwe. Okej, podjeżdża i co? Dobra, i wyobraźcie sobie, pyta nas o drogę. Okej, nawet jeśli zabłądziłaby gdzieś na naszym osiedlu, jednego możesz być pewien, to nie nas zapyta o drogę. Okej, to więc pyta nas o drogę. I od razu ulega wdziękowi mojego stylu. Po czym odjeżdżam z nią, nie oglądając się. Człowieku, spójrz na siebie! Opierdalasz się, nie masz roboty, jarasz zielsko całymi dniami, będzie się tobą zachwycać 5 dni, a jak odkryjesz, że jesteś klepiącym biedę koleżką z blokowiska, zostawi. Modelki to dziane suki, kleisz? Tak? Tak. Tak sądzisz? Kurde, zepsułeś mi zajawkę. A ty co, kurwa? Komunikuj się, komunikuj! Znów zjarałeś całe zielsko, grubasie?
Siemasz, bracie, o, rap, wiesz, ja tej zlupię muzykę, daj głośniej, yo, ptif, he, rap, rap, sysane i staj, sytla, bo, bebe, gorzone, i z jubem, de, he, wiesz, bracie, jesteś moim kumplem, masz, napij się. Dziewczyny, o, chodźcie, pora pójść z nami. Cześć dziewczyny, do zobaczenia. Stary, mieliśmy rwanie. Wiesz, this is how we do. Panków para, biorę na browara. Co? No blaszki. Kurwa, codziennie tu jesteście? Nie zdodziło ci się takie nic nie robienie całymi dniami? No tak, ale wiesz, bracie, to jest wina społeczeństwa. Nie jesteśmy braćmi. Po drugie, nie zaczynaj swojej gadki, nie mieć się umyć, zacznij szukać pracy, nie pocujesz się, by zarobić 2 grosze. Że to ty masz tak, to mi tutaj gadasz, a sam to niby co, masz pracę? O mnie się nie martw, ja zarabiam hajs, nigdy nie zobaczysz mnie zebrzącego jak ty. Da, wiesz co, daruj sobie te swoje katania. Sęp. Siema, jak tam? Dobra, powiedz, że dziś wieczór chcę mieć hajs. Zuzy, tak się zastanawiałem. Nie miałbyś czegoś dla mnie? Może. Powiedz, ile za 100-złotową torbę? Ile? 100 zł! Mam kłopot, wiesz, mam 70 blach przy sobie. Może jakiś rabacik, wiesz. Z tobą, kurwa, zawsze jest tak samo. Prawdziwy sęp. Znajdź se, kurwa, jakąś fułę. Uważaj! Grzeczny to jest. Uważaj z tym kundem, gdyby była zła, to by go zżarła. Słodka suczka, jaka to rasa? To pitbull. O, to rzadkość, ile ma lat? 3, a co, nie otarło? To pitbull. To krzyżówka pointera, prawda? Człowieku, to amerykański pitbull terrier, najsilniejszy pies świata. 800 kilo nacisku szczek. Na twoim miejscu szybko oddaliłbym się z tym psiakiem zanim... Ej, co ty kurwa wyprawiasz? Przestań! Zatrzymaj się, jebany kundlu! Kurz to chyba miłość. Czyż natura nie jest piękna? Dawaj! Chodź! Puść to! Nie trzeba ich rozłączać, samo się zrobi! Ofelia! Odłóż mi, synku szczeniaka, bratanica chciała na gwiazdkę! Ty, co ty robisz? To nasza miejscowa. No, widzę, gościu ma za dużo puszek. Kanada. Zobacz, jakiego wrzuta zrobił drań. Uncool. Uncool? Więc to ty jesteś uncool? Zieniasz. To ty jesteś ziomem z północy miasta, przez którego nawet największe bandziory leją slipy? Podobno miesiąc temu rozjebałeś 20 skinów. Niebezpieczny kurwa jest. Zaraz się przekonamy. Nieco gdzie spotyka się taką legendę jak ty. Szach, to już jest moje. Oddawaj buty i kurtkę, to cię nauczy, żebyś się nie woził. Kurwa, zawsze myślałem, że Ankul to taki wielki czarny murzyn.
Czy mógłbyś ściszyć muzykę? Czego? Możesz ściszyć muzykę? Nic nie słyszę. Jak to nic nie słyszysz? Słuchaj, od 2 godzin próbuję oglądać w spokoju telewizję. Albo wyłączysz to dzikie walenie, albbo dzwonię na policję. A dzwoń se ty, co mnie to obchodzi? Jest przed 10, więc pal stąd gumę, dziadek. Dobra, sam wyłączę tę pieprzoną... Moment, chwilunia, co jest grane, staruszku? Nie zapędziłeś się? Wypierdalaj stąd. Dzwoń na policję! Tak, tak, tylko pogadaj sobie. O, siemasz, wariat. Co tam? Spoko. Był ktoś od telefonu? Ta, był, był. Wszystko gra. Wiesz co, masz wypasiony kwadrat. Kiedy robisz jakąś imprezę? Luzik, niedługo. Mam nadzieję, że moza nie była tak cały czas. Nie, no co ty. Dobra, to nara. Jeszcze raz dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale fajna świnia! Jo, dobra. Podchodzę do niej. Jo, trzeba coś zdziałać. Nie mogę tak siedzieć. Podejdę. Trzeci raz. Dobra, jestem... nie, w sumie. Na pewno lubi fajniejszych niż ja. W ogóle jestem taki niefajny. I po co się strasznie śmierdzę na cały przedział. Jo, popatrz na mnie. Nie patrzyła. Ups, sorry. Dobra, poczekaj! Poproszę, Playboya. Widzę, że dziś wieczorem jest pan kawalerem. Tak. Richard Zuber, ależ my się znamy! Nie sądzę. Przypomnij sobie gimnazjum 3B, Magali Robert. A tak, więc co u ciebie? Sam widzisz, jestem stróżem prawa od 2 lat. Bigger, sprawdź go! Tak jest! Och, wiesz, nie zawsze jest łatwo, ale myślę, że to moje powołania, jak u ciebie? Ja siedzę w handlu. Handel? Sprzedaż? Sprzedaż. Niesamowite, że na siebie wpadliśmy. Słuchaj, miło byłoby się spotkać. To mój numer. Porozmawiamy o starych, dobrych czasach. Cześć, przystojniaku. Cześć. Chłopaki, znalazłem to zioło. Super, nie? No, zajeb mu! Masz w mordę. Sukisy, no! Ej, ziom, co jest? Podaj blanta. Ty jarasz? Twój brat jara? Raczej, kiedy ssałeś mleko matki, już grałem w zielone. Słyszałem dzwonek, próbuj go otworzyć. Zjerałem się. Gorąco tu, nie? O, kurwa. Źle ze mną. Dam radę. Bez kitu, ale zrzut. Widzę śmierć. Mamo! No i jak, blancik? Zajebisty.
Bez kitu. Za każdym razem, kiedy wbijam się w metro, znajdzie się naprzeciwko lamus, który startuje do mnie z gałami. Co, frajerku, myślisz, że spuszczę wzrok? Chyba cię pojebało. Czekaj, no, zaraz cię obetnę moim Scarface'em. O kurwa, nie wymiękasz? Ale lipa. Zbyt długo nie wytrzymam. Dobra, wygrałeś, Leszczu. Siem, że coś fajnego na podłodze leży. Hej, nara, frajer. Co? Sam jesteś frajer. O kurwa, ale dałem ciała. Wstyd. A ty co tu? Co ci tak śmieszy pecu? Ja? No już, wzrok na buciki. O, właśnie tak, bez kitu. Za koło bym wziął ten frajer. Patryk, to ty? O, no i dzisiaj. Więc wyszedłeś, nie wiedziałem. Poznaj, to jest Sonia. Cześć. Człowieku, zwariowałeś? Czym ty się w ogóle zajmujesz? Jestem na warunkowym, to jedyna robota, jaką znalazłem. Serio? Albo siedzisz, albo się przebierasz za telefon. Pięć miechów się nie pieprzyłem, głodny jestem, więc mnie nie wkurwiaj, okej? Okay? No fakt, w tym stroju to chyba żadnej panienki nie wyrwiesz. Laski chyba teraz nie lecą na takie duże telefony, ale ciesz się, że spotkałeś akurat mnie. A opcję głuchy telefon znasz? Halo, halo, gówno na łączach? Czekaj chwilę. O co ci chodzi, skurwielu? Rozszaskam ci mordę! No chodź tutaj, chodź! Puść mnie, rozwalę cię! No chodź, puść mnie, zaczekaj! Puszczaj, puszczaj! Puszczaj, ja się zawijam! Ej, zaczekaj! Dokąd idziesz? Jak zamierzasz wrócić do domu? Metrem. Do szmaty. Za kogo ona się ma? No. Na serio, chodzić po ulicy w takim stroju? Czasem się zastanawiam, co takim laskom uderza do głowy. No co ty? Ale będzie się dziwić, jak poczuje w metrze czyjąś rękę na pośladkach. Na szczęście nie gustujesz w takich pannach. Nie no, ty, to nie mój styl, no. W przeciwnym wypadku nie byłabym z tobą. Spójrz na to, prototyp zdziry. Zaczekasz chwilę, kotku? Spytał o cenę tego topiku. No jasne. Co? Muszę ci przyznać, że jesteś zajebista szprycha, wiesz? Co? Wiesz, to komplement, urocze jesteś, no. O co ci chodzi? Przezywali cię w przedszkolu, czy co? Daruj sobie tę tanią gadkę przy głupie i spieprzaj do mamusi. Nie, no nie. No to spójrz na tą zdzirę, no ty, za kogo ona się ma. To fura dla biedoty. Ja potrzebuję Mercedesa. To dopiero fura. No proste, człowieku, że tak, bez kitu. Wiem, o czym mówię, mój brat ma... Twój brat ma lipnego Solexa. Zobacz tamtego, pa! To nie ten z telewizji? To ten imbecyl Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier! No bez kitu, zobacz na fryzurę tego pędzla. Jean-Paul, gdzie kupiłeś ten kostium? Karnawał się już skończył. Hej, można jeden autografik dla ciotki? Lamus, lamus. No dobra, dość tego. Zostawcie mnie w spokoju, albo się zdenerwuję. O, szara, to boli. O, zawsze to samo. Jak ci ktoś napadnie, to policji nigdy nie ma.
Sorry, chłopaki, ale nie możecie wejść. Co? Nie da rady? Dlaczego? Daj spokój, człowieku. Wyluzuj. Włożyliśmy najlepsze ciuchy. Czemu nie możemy wejść? Ale lipa. A, przepraszam, kochani, jestem na liście. Ty, no powłaska, patrz. Patofelki, polo, żadnej capałki. Wszystko gici, ziom. Nie, nie, nie da rady, żebyście weszli. Ty, no bądź po Zosiu, czego ty gaz? Mój, wpuszczasz te łachy, a nam nie pozwalasz wejść, nie fajnie. Dobra, przyprowadźcie chociaż jedną dziewczynę, to was puszczę, okej? Okay? Ej, chłopaki, to strata czasu jest, spadamy. O, nie weszliście? Wierzcie, nic nie straciliście, klub pełen zdzir, coś okropnego. Okej, okay, wchodźcie tu. Dzięki. Dzięki, grubasie. Fajna koszulka. Dzięki. Fajna jesteś. Ej, ziom, patrz, jaka tam dupa. O człowieku, sporo dzisiaj fajnych dupek. Musimy chyba coś wyrwać. Łeb mi od tego pęka. A ile dasz tej murzynce z dużymi airbagami? Przestań, widywałem lepsze, nie? Ale patrz na tę wysoką, co rozmawia z kumpelą. Zapomnij, człowieku. To Amerykanka, jestem pewien na stówę. Okej, okay, dam jej 5 na 5. Nie no, musimy coś wyrwać. Ej, laska! Koleżanka cię olała. Widać po twarzy ta snop. Spójrz, jaka tam sekretara pomyka. Szkoda, że jest jakimś typem. Nie no, musimy coś wyrwać. Jaki masz czas? 10:00. Pustawo trochę. Ja się zawijam. Co robisz jutro? No nie wiem, ustawiamy się tak samo. Okay. Ale jutro nie ma opcji. Musimy coś raczej wyrwać. Raczej. Ej, Paulo. No, co jest? Ej, jak tam z moimi 50 blachami? Z czym? O co ci chodzi? Ej, no, wczoraj mówiłeś, że oddasz mi dziś flotę. Jaką flotę? Ej, no przestań, w co ty ze mną grasz? 50 blach, które ci pożyczyłem na... A, te, 5 dych? No tak, więc... Masz je? Nie. Ej, trochę niefajnie, kurde, to już drugi tydzień, a jeszcze wczoraj... Po prostu nie mam ich. Żartujesz? Dobra, słuchaj, jutro, okej? Okay? Tak, tak, jutro. Ej, Fred? A? Chcesz zarobić 10 blach? No pewnie, komu przywalić? Słuchaj, Paulo, wiesz, Michałeś i wiesz. Typ od 2 tygodni próbuj wystarować mnie na mukę. Wiesz, że niby nie ma. No to już po hajsie. Nie, wiem, że odda. Ale gdybyś mnie wspomógł, to na pewno by szybciej poszło. No dobra, okej. Okay. Ej, hono skurwielu. Co? Co jest? Oddawaj typowi hajs. No już w tej chwili. O, a! Okej, trzymaj ten hajs. Skurwiel, następnym razem oddasz szybciej. A, rozjebałeś go. Hajsik? Co twój hajsik? Moje 40 blaszek. A, jutro, okej? Okay? Nie no, daj spokój, Fred. Kurde. Dobra, nara. Kretyn. Przepraszam, panie władzo. Tak? Może chciałby pan zarobić 10 blaszek? Ale cię rozwalę! Nie masz szans! Padniesz w kilka sekund! Naprawdę? Coś czuję, że się przechwalasz. Udowodnię ci! Hop! A! Technika szybki kopniak! Morda rozbita w pył! Szybkie zakończenie w moim stylu! Co ty na to? Miałeś silniejszą postać, a ja do dupy. Teraz ninja cię zmiotę. Dark Chadder! Kuja mi zrobisz! Twojego ninja rozwalę słabym pierem w miazgę! Z kolanka? Szybkie ciosy na kozaka? Osypę klinę kopniecie i do tego... Potężny cios!
No i proszę, przygniotę cię do ziemi i nakładam po twoim pustym łbie, jak mi się tylko podoba. Mam jakiegoś chujowego pada. Zacina mi się i nie mogę na nim grać. O, jasne, najlepiej wszystko zgonić na pada, słabiaku. No, tak, i tak wygram. Bartek na twojej matce! Ha! Żegnaj, słabiaczku! Mój słabiutki pompelku! A, ale jesteś słaby! Fight! You win! No dawaj, bo skończy ci się życie! O nie, znowu nie, ale będzie śmiesznie. Ta. Witaj, bracie! Wszechmogący zaprowadził nas aż tutaj. Niesiemy przesłanie miłości. Ach, tak. Czy wiesz, że Bóg nas kocha, mój bracie? Serio? Zajebiście. Wchodźcie, wchodźcie, pogadamy. To znak bestii! Na wszystkich świętych! On jest opętany! Proszę się nie krępować. Akurat pracowałem nad małą ofiarą, którą razem złożymy. Odsuń się, demonie! Ty ruda suko! Wspólnik szatana! Nie tyle blisko diabła! Cholera, nie! Opętany! Zejdź na dół bez niepotrzebnego zła! A nic ci się nie stanie! No, diabła! Znajdziesz, ta dusza się zabiąkała. A co nie otarło, to pitbull. Za każdym razem, kiedy pijam się z metro, znajdzie się na takie nic nie robię z zębiskami? Cześć, Serby, jak tam? No tak, by wzmocnić piszczele. Daruj sobie tę tanią gadkę i spieprzaj do tego swojego kocmoucha. Proszę uważać na język. Nie oddawał kasy, to wpierdoliłem w kurde sobie. Ekstremy prawda. Cześć na opas. Na cierpliwości, kotku. Surprise. Jesteś z północy miasta, którego nam największym gangsterzy leją w Podobno Podobno miesiąc temu, żeś nie podbiec ze skinu. Niebezpieczny kurwa jesteś. Ja się przekonamy. Dawaj taką legendę. To na końcu to, to już jest moje. Dawaj też buty, kurwa. Nie będziesz się woził.
Kung fu. Jesteś ten drugim Piotrem? Jestem mały dziad, kurwa. Odmokozi! Próbuj oglądać telewizję w spokoju! No, trzeba będzie tak zrobić Henka, żeby nie było, wiesz. Wiem. Stanę i podejdę. Jo! Znowu spojrzała. Dobra, poczekaj! Daj boja, proszę. Co? Szkoda, że nie mówią do mnie oni. No wiem. Ale dobra, dobra. Ty jaras? Brat jaras? Alright, jest. Ty jaras? Ty brat jara? No i się zmyła. Myślę, że wzięła mnie za jakiegoś seksualnego maniaka. Gdybyś widział tę stunię. Kurna. Nie. Nie! No nie! No spójrz na tą dzirę! No za kogo ona się ma? No nie! No spójrz na tą dzirę! No ty, za kogo ona się ma? No. Spójrz na ten tyłeczek! Zobacz, a jak się porusza. Uuu, niezła. Zafundował mi sobie taką. Powiedz szczerze, nie miałeś nigdy ochoty przemienić swojej maniurki w klasyczną sukę z klipu 50 Centa? Styl tych boskich stworzeń o wyglądzie pornostar? Proste, człowieku. Mam do czynienia z koneserem. Ale powiem ci, że tej ognistej kwestii nie ma co poruszać z przyszłą matką moich dzieci. Ha, moja i tak mnie uważa za zboczeńca, uważa, że to wulgarne. Kumasz? Wulgarne. O, jesteście. Cześć, skarby, jak tam? Zrobiłyśmy drobne zakupy. Jak? Co, byś się powariowały? Co jest? Jak wy wyglądacie? Co to, eksperymentalne pornociuchy? I really like it. I don't know, it's interesting because it was first time, so it's okay, but before some guy proposed me to be the lector on the advertisement of tractor. Okay. But I didn't take it, advertisement of Ursus tractor. I'm used to do it, to record the voice, but of course it was different because you got to see on the screen and you got to put it between. He moves his drawing lips, you know. It's like this. But it was very interesting, and it's good time. Zabiję cię, ty śmieciu! Właśnie, a powiedz, jakby ci zaproponowali jeszcze drugą część do ziomka robić, jeszcze raz podkładać, to byś teraz na przykład też się tego podjął, jakoś inaczej byś do tego podszedł, czy coś? Znaczy, wiesz co, no już teraz to jestem taki drogi, że nie wiem, czy stać kogokolwiek na to. Nie, tak szczerze powiedziawszy, to była zajebista przygoda, pierwszy raz w życiu to robiłem. Jakby wiesz, z Partyzanta tam wjechałem i okazało się, że wiesz, pierwsze próby tak trochę mi nie poszły najlepiej, ale z czasem żeśmy się wyluzowali i bardzo fajna rzecz. Chciałbym to robić częściej, chciałbym to robić, na pewno jeśli jeszcze będę robić ziomka, to góral będzie znowuż grał jakiegoś takiego z dziąsłami albo jakiegoś grubego, co chce bilety, nie wiem. Blaszku, panków para, biorę na browara. Co? To Blaszki. No powiedz właśnie, bo słyszałem, że teraz jak podkładałeś te głosy, to wszystko bardzo na szybko. Przyjechałeś, zapoznałeś się z tekstem i ciach. Myślisz, że jakbyś trochę dłużej nad tym posiedział, porozpracowywał te teksty, to by mogło wyjść jeszcze lepiej? Znaczy, wiesz, być może, ale z drugiej strony może być zupełnie odwrotnie niż mówisz, bo może fajnie jest właśnie spontanicznie robić takie rzeczy, dlatego że tak naprawdę posiłkowałem się tekstem tylko trochę, a tak naprawdę to waliłem te teksty głównie z bani. Tak jak ty byś to powiedział, znajdując się w sytuacji tego klienta, który siedzi akurat teraz w metrze i coś tam robi, robiłem to po swojemu po prostu, także może lepiej jest to robić spontanicznie, obejrzeć raz, drugi i już walić, wiesz. Wiesław reprezentuje siebie.
Halo, halo, gówno na łączach. Halo, halo, gówno na łączach. Pięć miechów się nie pieprzyłem, głodny jestem, więc nie wkurwiaj mnie, okej? No. Cześć! To jest spokój, ten koleś to zabójca. O, to chyba miłość, czyż natura nie jest piękna? Co to jest? To dziwki, to kurwy, to mój samochód, suki! Chwila cierpliwości, baby. Surprise! A, więc to tak. Tak, baby, mieszkam, wiesz, ale to jeszcze nic. Surprise! Wow, ekstra, naprawdę? Super! Podoba ci się? Mhm. Odpręż się, baby. Moje okay. Ci drinka. No, surprise! pokażę ci moje jacuzzi, baby. Tak. Znów niespodzianka? Pan Sanchez? Yes. Komornik z kancelarii Miszo. Z reguły, jak wydawało mi się, że to będzie jak z reguły wszystko nudne, to przyjechałem i byłem bardzo miło zaskoczony, że się, wiesz, dobrze spędziłem czas, no. Zresztą chyba efekt jest też zabawny, dlatego, bo można było się pobawić z zmiany głosu, różne takie rzeczy. Naprawdę dobra opcja. Polecam na przyszłość każdemu, kto się jeszcze w to nie bawił. Dubbing po pierwsze, po drugie, po trzecie. No, spójrz na ten tyłeczek, zobacz. A jak się porusza? Nie, damy tyłeczek, przerwaj i zobacz, a jak się porusza razem. O, au, a! O, kurwa! Luzik, niedługo. Mam nadzieję, że... Kurwa. I wiesz, nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb. Lamus. I spróbuj jeszcze zrobić może taki, że nie wiem, i wiesz, nie oddawał kasy, to czekaj. I wiesz, nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb. To wyłapał na łeb, lamus jeden, nie? To ty jesteś ziomem z tyłu, o kurwa, z ulicy chciałem powiedzieć. To ty jesteś ziomem z północ miasta, którego nawet najwięksi gangsterzy leją, a przez którego, kurwa. Uncool! Ach tak, to ty jesteś, Uncool? No kurwa, pojebałem. O, widzę, że goście mają dużo pusia. Handel sprzedaż? Las Vegas, wie. Niesamowite, że na siebie wpadliśmy. Słuchaj, miło byłoby się spotkać. To mój numer, zadzwoń kiedyś. Pogadamy sobie. Cześć, kurwa. Kurwa. La puton. To ty mi tutaj, kurwa, w ogóle. Wypierdalaj, kurwa. Ty masz wsiurski styl. To jest teraz wypad w domu. Dobra, jeszcze raz. Wiesz, właśnie coś mi się wydarzyło, niesłychanie nieco za da 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 da. Kurwa, ale to będzie masakra. Zwariowałeś? Golf Cabrio to fura dla biedoty. Ja potrzebuję Mercedesa. To dopiero fura. No proste, człowieku, że tak, bez kitu. Wiem, o czym mówię, mój brat ma... Twój brat ma lipnego Solexa. Zobacz tamtego, pa! To nie ten z telewizji? To ten imbecyl Jean-Paul Gaultier! Jean-Paul Gaultier! No bez kitu, zobacz na fryzurę tego pędzla. Jean-Paul, gdzie kupiłeś ten kostium? Ten nawał się już skończył. Hej, można jeden autografik dla ciotki? Lamus! No dobra, dość tego, zostawcie mnie w spokoju, albo się zdenerwuję! O, zawsze to samo. Dla mnie to była super przygoda. Jeszcze nigdy nie miałem możliwości pracy przy bajkach w studiu i podkładaniu głosu, więc traktowałem to przede wszystkim jako przygodę.
faktem było to, że też, że bardzo mi się podobała kreska i jak była narysowana ta bajka. Nie znałem fabuły, ale już widziałem te zdjęcia, wiedziałem, że to będzie fajne. Sama praca w studiu to było dla mnie przyjemność, bo to trwało bardzo krótko. Wiele roboty przy tym dla mnie nie było. Raz posłuchałem oryginalnej wersji. Zresztą pamiętasz, bo byłeś przy tym, jak to było. Więc bardzo szybko to nagrywanie poszło. A jest to przygoda i przyjemność. Super rzecz. Gdybym mógł, to częściej bym się udzielał w takich projektach. Widziałeś trochę? Widziałem na MTV również i nawet odcinki z sobą też widziałem. Bardzo mi się podobało. No super, śmiałem się bardzo. I co, tyle? O, to dzięki. Dobry film. To wszystko. To wszystko, no. Dzięki. Było zajebiście. Pozdrawiam wszystkich. Życzę miłej zabawy. A jak było? To się poznamy razem. No. Super! Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za realizację. Dowiedziałem się, kurde. Specjalnie dla was. Godzinę temu, że... Cześć Jerykosy, cześć Jerykosy. Dziękuję bardzo, guys. Dziękuję bardzo. Bring more effluence, to Poland. No 40, but 100. 100. 100. So like this, you know, somebody can do something because I'm... Tam inny styl szanuje i inne miasta. Zip skład, Warszawa, przez Poznań kasta do Złodzi Tabaska. To DGE, yo! Ha! Ze mną moich ludzi chówce i rymy tuchce. Dłuż. Jeszcze raz, kurwa. To DGE, yo! Ze mną moich ludzi chówce, ruch serc i rymy tłuste, masz przejebane. W podstawówce już miałem bandanę, a w przedszkolu pimpowałem przedszkolanki, a w żłobku miałem bandanki, miałem funki, piłem szklanki, whisky i Pepsi. Jak odbyło się z nim, że to był pomysł. Zajebiście. Ale monument. Comme ça. Les rues, la population très sympathique. No kochaj mocniej i zachowaj twarz, ziomek. Ty to znasz od podszewki, maniurki, kolędy i te wszystkie polewki. Te numery, które wycięliśmy, morda. Mi się nie chce wierzyć, że to prawda, morda. No i ma puta słomek, dlatego pchamy ten rap. Tu na bałut tak z moim ziomem, mój ziom. Czyli brat, rodzina, krwi do mych honor. Jest coś twardszego w życiu niż dziwki i forsa. Na przykład spróbuj z banknotem usiąść i spalić lorka. Sobie wyobraź, ty i banknot ujarani. A wokół ty i banknot koi nic. Cztery ściany, mary, cwany ten świat. No i ma puta słomek, dlatego pchamy ten rap. Thank you.
też nie oddawał kasy, to wyłapał na łeb, skurwysyn.